Dobra, siema, to jest trzecia część tutoriala, jak zrobić edit całkowity, one clip edit. I teraz tak, tyle na razie mamy. Dobra, więc teraz warto byłoby sobie zaimportować intro bez one clip edit. Czyli bierzemy to intro tuż po gameplay. Wyłączamy jego dźwięk. Wsuwamy tak mniej więcej do początku klipu. Czyli mamy już intro jakieś, no bo jednak no, większość ludzi tam bierze te boce jebne. Aha, tak powiedział dzisiaj mój kolega. A to było świetne. Dobra, nie, nowe same intro, boce nasze świetne. I teraz wsuwamy to intro. To warto byłoby coś z nim zrobić, żeby coś z nim zrobić. Żymy. Boce intro. Efekt. Transition. Glass wipe. CC glass wipe. I to działa mniej więcej tak. Tak siup, śmiesznie. To wiem, że to świetnie pokazałem, ale... Świetnie. Dobra, nie tu ma być te intro w tym layerze drugim. Czyli tak, początek klipu sam, tutaj jak widać, że jest na dole. Bierzemy tutaj na completion zegareczek, już nam się robi keyframe automatycznie na naszą wartość. Na końcu bierzemy keyframe 100%, sam nam się zrobi, tutaj mamy przejście. Co? Dlaczego to nie działa? Ha, bo to dopiero przy największych wartościach działa. Dobra, to trzeba... Efekt. Tutaj. Tego keyframe'a, co się zrobił, skasować. A temu dać... na przykład... 50 value. Jest, co to się dzieje? Albo tu też dać to wipe styl epizod, ile tyle tam jest. I tu dać. O, shit. Znowu coś mi się rypie w tym tutorialu. Dobra, i mamy dalej nasz klip. I to jest jakby pierwsze się z intra. Możecie użyć jakiegokolwiek z tych transition, tam są całkiem fajne, łatwe do ogarnięcia. Teraz tak, samego klipu efekt. Bierzemy new, gdzie to jest layer, new, adjustment layer, pod color correction, efekt, video copilot, twitch. I teraz bierzemy tutaj enable, slide. Light. Zmniejszamy. Operative Controls. Slide. Slide Amount zmniejszamy. RGB Split zwiększamy. I Motion Blur zmniejszamy. I teraz bierzemy. Teraz otwieramy tutaj efekty nasze. I animujemy Amount. Czy na pewno tutaj, póki jest luneta, bierzemy amount keyframe 0. W momencie spostrzale bierzemy keyframe 60. Jeszcze możemy trochę prędkość zmniejszyć, tak do 7.
Tutaj możemy znowu robić amount 0, czyli cóż, w momencie strzału jest jakby zwiększony ten amount. Dalej. Po każdym strzale w sumie można zrobić odrobinę tego. Tutaj na przykład 30%. I zero. Keyframe. Klatka do przodu. 20. Kawałek dalej. Zero. I teraz znowu. I odtąd, od tego strzału mniej więcej, przynajmniej w tym wypadku, bierzemy w prawo i amount 30 i aż do następnego strzału. Keyframe, klatka do przodu, 0 tym razem. Że keyframe, że tutaj idzie cały czas jest taka sama wartość, a jak robimy bez keyframe'a tej samej wartości, to wtedy to płynnie się zmniejsza. Zrobię ramp preview, żeby się zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej. Więc momencik, to się... O, jeszcze... zwiększę, żeby całe intro boce było. Więc za momencik jestem. Jestem z powrotem! Patrzcie, jak to wygląda. Jest piękne intro boce. O, tam sobie teraz się przemieszczę, czy cokolwiek i jest. Dobra, i jeszcze mam pomysł na jeden szybki efekt. To jest naprawdę szybciutka rzecz. Bierzemy w tym Wipe Style App 1 Twix, nie, bierzemy Transform, Skalę i tutaj będzie od ostatniego szata do przedostatniego. Jest taki fajny właśnie ten dźwiękowy efekt. Właśnie to miałem od samego początku pomysł zrobić. Teraz zobaczcie, jaki był mój pomysł. No Jezus, muszą się zawsze u mnie w domu, czy... Nie, nie, wcale. Dobra, więc... Tutaj bierzemy... Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Chodzi mi ogólnie, żeby prawa strona była z lewej, z lewa z prawej i tak do muzyki to będzie 3 razy ogólnie, więc bierzemy skala, keyframe, klateczka do przodu i bierzemy... Ojojoj, jeszcze musimy tutaj ten łańcuch usunąć. I bierzemy minus 100% i jest od razu z drugiej strony. Tutaj jest taki dołek w muzyce, przynajmniej u mnie. Keyframe, klatka do przodu. Albo nie będę pisał, tylko po prostu usunę minusik w prawo. Znowu keyframe, tutaj u mnie jest taki dołek. Klatka do przodu. Minusik. Kto mi pisze? Prawo. Zoom in. Już jest. Klatka do przodu. Znaczy keyframe, klatka do przodu. Bez. Enter. I teraz to się szybko zrobi ramp preview chyba. Jest czas, jest czas, jest czas, jest jeszcze czas. No.
teraz wygląda? Yes, nice! Tyn, 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 tyn. No i tutaj już praktycznie możemy w tym momencie zrobić coś takiego jak opacity keyframe. Sam koniec. Zero. Muzyka teraz. Audio. Tu gdzie się mniej więcej zaczyna robić już ciemno. Keyframe. Kawałek potem, jak już jest zupełnie ciemno, zmniejszamy na sam koniec, do samego końca. I teraz to już praktycznie na tyle. Jeszcze jeśli chcecie, ale to tylko jeśli chcecie, możecie zrobić coś takiego, co się nazywa znowu layer new adjustment layer, znowu tuż nad klipem. Tuż nad klipem. Bierzcie efekt Revision Plugins RSMB, czyli Real Smart Motion Blur. Bierzcie Blur Amount 0.50, Motion Sensitivity 100 i dzięki temu wasz klip jest trochę, znaczy jest taka płynność jakby dodana, ale to jak kto lubi z tym, u mnie zostanie to z tym. I dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że to wam jakoś pomogło, mniej więcej ogarniacie jak zrobić Twixtora, jak zrobić jakieś efekty, jak zrobić Color Correction, jak mniej więcej zsynchronizować. No nie wiem, myślę, że to było takie więcej pokazanie, jak ja robię edit i może patrząc, jak ktoś robi, można się nauczyć taki inny sposób tutoriala, myślę, że to całkiem ciekawe jest. Jeśli się nauczyliście, dajcie kciuka w górę no i napiszcie komentarz, co uważacie, z czego byście chcieli następny tutorial. To było na tyle, ja się z wami żegnam, narka.